Witam serdecznie mieszkańców Tuchowa. Od 2015 roku, kiedy to pierwszy raz zawitałam na tuchowskiej ziemi, jest to moje ulubione miejsce, zaznaczone na trasach moich wycieczek po Polsce. Jeśli wracam do Tuchowa, choćby myślami, to zawsze z sentymentem. Nazywam się Izabela Szymczak i pochodzę z Wielkopolski, ale od 20 już lat mieszkam na Mazowszu, w ślicznej gminie Lesznowola. Moją pasją są wędrówki piesze, spływy kajakowe, wycieczki rowerowe oraz pisanie. W 2015 roku ukazała się w Tuchowie antologia pokonkursowa pod tytułem Bajki o Tuchowie. Zawiera opowiastki dla dzieci, baśnie, legendy i bajki z morałem, a ich treść nierozerwalnie związana jest z Tuchowem. Jedną z opowieści jest historia trzech braci mojego autorstwa pod tytułem Bracia ze Słonej Góry, której fragment dla Państwa zaprezentuję. Bajki o Tuchowie. Bracia ze Słonej Góry. Dawno temu, gdy świat był wyłącznie szary, w kryształowym pałacu na szczycie Słonej Góry mieszkała królewska para. Kochali się bardzo, ale do pełni szczęścia brakowało im dzieci, które rozweseliłyby nie tylko ich pałac, ale i całą smutną krainę. Wkrótce królowa urodziła trzech synów. Pierwszy z nich, o długich, prostych włosach, miał na imię Żółty. Drugiego, znacznie niższego, z piegami na buzi, rodzice nazwali Czerwony. Natomiast trzeci, okrągły jak balonik, otrzymał imię Niebieski. Ich życie upływało w miłości i szczęściu. Nadszedł jednak czas, kiedy królewska para wezwała młodzieńców na pierwszą poważną rozmowę. Chciałbym, żeby można było na was liczyć w każdej sytuacji, odezwał się król. Razem z waszą matką postanowiłem, że pójdziecie w świat. Musicie poznać jego mieszkańców i sprawić, aby poczuli się szczęśliwi. Książęta ruszyli w drogę, wzbudzając powszechną ciekawość. Szybko jednak zrozumieli, że mieszkańcy szarego świata nie znają radości. Na rozstaju dróg pożegnali się i każdy z nich poszedł w inną stronę.